Witam. Dzisiaj sobie zrobimy takie płynne przejście obrazu kolorowego w czarno-biały. To jest tylko taki przykład, bo oczywiście to narzędzie można stosować na wiele sposobów. Nie tylko do przejścia kolorów czarno-biały, bo możemy także zmieniać nasycenie, kontrast i inne parametry obrazu. No jak się do tego zabrać? Gdy już sobie przycięliśmy nasz klip i położyliśmy go na osi czasu, przechodzimy teraz do panelu kolor. Mamy ten nasz panel kolor, na razie sobie wyłączam to jakieś, powiedzmy, w cudzysłowie zbędne. No i musimy aktywować sobie to okno keyframes, prawy dolny narożnik. Jeżeli tego nie macie, a macie takie coś, scopesy, no to jak widzicie, przed chwilą kliknąłem, wystarczy sobie tutaj nad tym oknem wybrać te diamenciki. No i mamy taką dodatkową oś, ale odpowiedzialną za klatki kluczową. Włączę sobie z powrotem timeline, bo on mi akurat ułatwi, powiedzmy, przesuwanie głowicą, bo tutaj mi się jakoś, powiedzmy, gorzej przesuwa. Oczywiście to okno możemy powiększyć, klikając tutaj na to takie, powiedzmy, strzałeczki, więc nam się to powiększy. Kto jak woli, można tu, ale tak samo można głowicę sobie przesuwać tutaj. Ja jakoś wolę, nie wiem czemu, w tym miejscu to przesuwać. Najpierw ja sobie dodam nowego noda. O, tak mam, że nigdy nie pracuję na pierwszym nodzie, tylko kolejne rzeczy robię na kolejnych nodach. Czyli mam to okno ALTS. Jakbyście tego okna nie mieli, no to tutaj jest włącznik, powiedzmy, nody. Włączamy sobie te nody, dodajemy sobie ALTS. Wskoczyła mi dwójeczka i to jest ta dwójeczka. Teraz sobie cofnę backspace'em, zobaczcie, tutaj zniknie. Nie ma ALTS, dodała mi się. Dodał mi się kolejny wers do naszych klatek kluczowych. Początek tego nagrania chcę, aby był kolorowy, czyli ustawię sobie głowicę na początek. Włączę sobie teraz korektor 2, czyli tego noda. Aktywuję, powiedzmy, dodawanie klatek kluczowych. Mam głowicę na początku, widzę tu. Prawy przycisk myszy na tej linii ADD Dynamic Keyframes. Przesunę głowicę. Tam widzicie, jakoś lepiej mi się łapie, widać, zrobi mi się tu diamencik. Z powrotem, załóżmy, cofnę. No i teraz początek ma być, jak już mówiłem, kolorowy. Przesunę, dotąd obraz ma być kolorowy. Czyli korektor 2, prawy przycisk myszy, ADD, Dynamic Keyframes. No i już mam. Jest zicher. Jakby wam się coś nie podobało i byście się pomylili, że coś trwa za krótko lub za długo, nie ma problemu, możecie złapać sobie za klatkę kluczową i odpowiednio skorygować, powiedzmy, ten czas. Teraz odtąd dotąd ma przyjść obraz w czarno-biały. Przejdę sobie teraz na lewą stronę. Mam saturację. Z uwagi na to, że tu mam włączone automatyczne dodawanie klatek kluczowych, jak sobie zjadę do zera, dodała mi się automatycznie tutaj klatka kluczowa. To jest czas trwania przejścia. I dotąd ma być obraz czarno-biały, czyli znowu prawy przycisk myszy, ADD, Dynamic Keyframes. Przesunę trochę. I tu ma mi z powrotem wrócić, powiedzmy, kolor. Przechodzę w saturację. Dwa razy kliknę, jeżeli kliknę sobie w napis, to mi się zresetuje do wartości domyślnej. W tym przypadku, jak widać, 50. I tutaj mi automatycznie dodała się klatka kluczowa. No i mamy. Ja tak jak wspomniałem, jeżeli byśmy teraz na przykład chcieli poprawić sobie, nie wiem, kontrast, zmienić też tak płynnie, najlepiej dodać sobie kolejnego noda ALTS. Tutaj wyłączę klatki kluczowe, aktywuję korektor 3, czyli aby pracować na tym nodzie. Dodam sobie cyk, prawy przycisk myszy ADD Dynamic. Tutaj kontrast jest zicher, dotąd ma trwać, prawy przycisk myszy dodaję i tutaj coś zrobię, jakąś kaszanę kontrastową, powiedzmy, żeby pokazać. Czyli o. I ciach. Więc w ten sposób możemy sobie właśnie dodawać takie efekty. Wygodnie jest pracować właśnie na tych nodach, bo jeżeli bym nie chciał mieć tego efektu, no to albo mogę to usunąć backspace'em, lub na chwilę na przykład mogę też sobie to odczepić i tylko od razu dać podgląd z tego noda, bez tego kontrastu. Oczywiście możemy sobie też nadać jakąś nazwę, kontrast, ale powiedzmy bardziej nad tym zapanować.
No i wtedy możemy patrzeć, co nam się bardziej podoba. Jak nam się podoba, to ewentualnie zostawiamy. Jak nam się nie podoba, no to możemy się usunąć backspace'em. I w ten sposób pracujemy sobie właśnie na klatkach kluczowych na takich efektach, na jakich chcemy lub nam się podobają. Dziękuję, do zobaczenia.